Ustawienie na rekorderze było takie, że powstawały przestery, a ja lubię takie nagrania. I te przestery tutaj strasznie robotę dużą robią. I to jest ten. To jest ten wyłącznik tego światła i ja po prostu słyszałem, że jak go włączam, to ten dźwięk się trochę zmienia, ale to ja nie miałem do końca świadomości, że to będzie aż tak mocne, no? W sensie tutaj, bo tego tutaj tak nie było słychać. To są, no i tak powstały ten takie bandy. To jest znowu wodospad. Ale to jest ten, to ci powiedziałem, to jest ten wodospad z tą kosiarką. I to jest, to wchodzi koleś z kosiarką. I widzi mnie i znika. Wyłącza kosiarkę i się wycofuje. Bo on by tam kosił dalej, nie? I fajny jest ten track, bo to słychać wodospad i kosiarkę, a potem ta kosiarka robi parkuje. Facet się wycofuje i zostaje sam z wodospadem, a potem zaczynam śpiewać. Tu nie wejdę.
ale do tego potrzeba czasu. Ja w zeszłym roku miałem taką półroczną przerwę, nie pracowałem przez pół roku. No i miałem to samo co tutaj. Przychodziłem rano do pracowni i spędzałem tam całe dnie, czasami do wieczora i zrobiłem ogrom rzeczy. Bardzo dużo tekstów napisałem. Natomiast kiedy wróciłem do pracy, to już potem to trochę inaczej wyglądało. Jak się ma... Znaczy, ja sobie pomagam w ten sposób, że mam te różne ścieżki, czyli piszę, ale mam jeszcze wydawnictwo, głównie kasetowe, że po prostu wydaję kasety i te kasety sam przygotowuję. Czyli to też jest bardzo fajne, bo jestem bardzo twórczo zajęty, a nie mam frustracji, że nie piszę. Bo to też jest, bo to jest taki sam high. Do tego są projekty muzyczne, które mam, czy te autorskie performatywne rzeczy, a do tego jest jeszcze ta cała kwestia związana z tym, że jestem też organizatorem imprez. Znaczy, no, autorskich, nie? Czyli mam ten swój festiwal, który od pewnego czasu już ma taką regułę, że co dwa lata się odbywa w dużej sali w Poznaniu, a w drugim roku jest taka bardziej kameralna. I w tej pracowni zacząłem robić też takie koncerty. Więc to się jakoś tak wszystko ze sobą świetnie łączy, że jak mam jedną aktywność, to druga na tym cierpi, ale jak gdyby ładowane są akumulatory. Teraz o dwóch kaczkach, stawie oraz tym, co się nie wydarzy. Wiesz co, ja nie jestem umelec i z grantami mam coś takiego, że ja jestem taki przeciwko. Ja swój festiwal robię z własnych pieniędzy. Zarabiam i robię festiwal. Wszystkie te rzeczy, które robię, kasety robię z własnej ściana i moje kasety za wydawnictwo nie jest sprzedawane. Także można tak mieć taką ideę i na taką małą skalę być szczęśliwym do końca swoich dni. Można. I czasami sobie krzyknę. I'm sorry. Wczoraj było dużo gorzej niż ten mój krzyk, ponieważ tutaj strasznie było słychać muzykę mechaniczną, która była grana nie wiem skąd. Udzielając odpowiedzi na to pytanie, jak bardzo mi się tutaj podoba, to muszę opowiedzieć albo zaznaczyć ten cały proces, który buduję w sobie, bo buduję w sobie proces, jak mam się odnaleźć z tym wszystkim, co tutaj się wydarzyło, kiedy wrócę do Poznania. No to media mamy takie właśnie, że jest ten field recording, jest ta poezja i jest to działanie. W działaniu generalnie są wszystkie te rzeczy i to się tak jakoś wszystko mieni ze sobą, łączy, zazębia, mam nadzieję. Performance
tak naprawdę to jest przedstawienie jakiejś idei w tej chwili bieżącej. W związku z tym kwestia prób czy tak dalej, no to w zasadzie nie powinno się robić. W związku z tym to, co ja robię, nie jest performancem. Bo to są rzeczy przygotowane. Ja to jakoś tam nazywam po prostu akcją czy action. Natomiast też mówienie o definicji to też jest, to nie jest moja domena, więc ja nie będę o tym mówił, ale ja tak pracuję, że ja pracuję nad tymi swoimi akcjami. I im więcej mam na to czasu w danej przestrzeni, tym lepiej. I teraz miałem performance tydzień przed wyjazdem w Poznaniu, było podobnie, tylko tam jak gdyby było mniej czasu, była przestrzeń zewnętrzna i ja to sobie tam przychodziłem. I wcześniej, jak robiłem, na przykład jak robiłem na swoim festiwalu też performance, to podobnie było, to tam zacząłem przychodzić w to miejsce, to był hol kolumnowy, Centrum Kultury Zamek, na początku roku, a performance był w październiku. I ja tam prób nie mogłem mieć, bo to jest miejsce użyteczności publicznej i mogłem zrobić sobie jedną próbę tylko w nocy. To sobie ją zrobiłem, ale stosunkowo dużo czasu spędziłem na tej ławce, siedząc tam po prostu w ciągu dnia i to jest to, czego ja bardzo potrzebuję. No pewnie, że mogę zrobić performance taki z biegu i robię też, że przyjeżdżam do przestrzeni i robię, ale lubię, zdecydowanie lepiej się czuję wtedy, kiedy mam czas na to, żeby w tym miejscu spędzić czas, nie? Czyli jak na przykład wiem, że mogę tam wejść tylko tego samego dnia, to staram się przyjechać wcześniej, żeby po prostu być w tej przestrzeni jak najwięcej.
wszystkie pierwsze traki weszły w jeden taki długi 40-minutowy utwór, który się nazywa Czyszczenie jako terapia na diabła. To jest właśnie nagranie, jak Denisa wczoraj mówiła, że przepraszam mnie za dźwięki dzieci podczas tego, jak jestem w galerii, to tutaj po prostu na słuchawkach dobrze słychać, że dość mocno je słychać i robią robotę. Tu tego tak nie słychać. Znaczy ja słyszę. I to, jak na dobrym sprzęt to dobrze słychać, to jest drugi głos i jest po prostu geniusz. To jest geniusz. A to jest tamto. Jak ja przyszedłem, przed tym jak się zobaczyliśmy, to stanąłem przy tym, podszedłem sobie właśnie do tego sklepu, popatrzyłem tam do środka i zobaczyłem ten boks i tam było parę książek i były te krzyżówki i je wziąłem. I tam, no, one są dość istotne w tym wszystkim, bo posłużyły mi do stworzenia takich czterech tych takich czterech prac jak ta, gdzie to jest baza właśnie. Że tu widać tą krzyżówkę, ona jest pogniziona. Dobra, ja idę po ten.